Dzień dobry, witam Państwa na webinarium Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Nasze webinaria odbywają się cyklicznie. W tym roku jest to czwarte webinarium, które organizujemy. Dzisiejsze poświęcone jest uprawie roślin pod wpływem różnych spektrum światła uzyskanych w technologiach LED, wpływ na stan fizjologiczny roślin. To tytuł prezentacji, którą przedstawił pan dr Rusinowski, pracownik naszego instytutu, że przekazuję już prelegentowi głos i proszę o przedstawienie prezentacji. Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszej prezentacji chciałbym przedstawić obecny stan w zakresie technologii doświetlania roślin, jak to wygląda w większości przypadków. Następnie powiem parę słów na temat różnic między technologią konwencjonalną wykorzystywaną do doświetlania roślin a technologią LED i przedstawię wyniki dwóch eksperymentów, które tutaj w Instytucie w ramach pracy statutowej były prowadzone nad wpływem różnego oświetlenia LED na wzrost i stan fizjologiczny sadzonek przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń, które umożliwiają głównie pomiar parametrów fotosyntetycznych roślin, które są kluczowe też w kontekście wpływu różnego rodzaju światła na rozwój tych roślin. Obecnie w rolnictwie w większości stosowane są lampy wyładowcze. Lampy wyładowcze jest to specyficzny rodzaj lampy, który polega na tym, że dochodzi do wyładowań w gazie, co powoduje emisję promieniowania świetlnego. Mamy tutaj w rolnictwie wykorzystywane różne rodzaje lamp, najczęściej w przypadku doświetlania roślin pod osłonami mamy wysokoprężne lampy sodowe, które mają moc od 400 do 1000 W i to jest tak naprawdę moc znamionowa źródła światła, tak, czyli żarówki. Do tego trzeba doliczyć tak naprawdę około 20% mocy, którą pobiera balast, czyli tak naprawdę to, co zasila tą żarówkę, czyli tak naprawdę tutaj mamy wyższe te wartości niż te, które są podane w tym miejscu na slajdzie. Podobnym rozwiązaniem również wykorzystywanym w szklarniach są lampy metalohalogenkowe. Wydaje mi się, że jakby tak popatrzeć na ilość wykorzystywanych lamp sodowych i metalohalogenkowych, to jednak lampy sodowe są w przewadze. Oraz w przypadku rozwiązań takich jak mikropropagacja roślin w kulturach in vitro, czy produkcja małych roślin, jakichś tam ziół, czy innych tego typu szybko rosnących roślin w pokojach hodowlanych, wykorzystywane są powszechnie świetlówki fluorescencyjne, które mają pobór mocy między 18 a 36 W. Z reguły na półkach montuje się lampy, które wykorzystują dwie czy trzy świetlówki w zależności od rozmiaru półki. I tutaj też mamy tą technologię wyładowczą, pomimo że tutaj ta świetlówka jest mniejsza. Generalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę zużycie czy konsumpcję energii, a tym samym emisję gazów cieplarnianych, co jest w związku z wykorzystaniem paliw kopalnych, to świetny przykład był podany w jednej z prac amerykańskiego naukowca, który zrobił taką analizę ekonomiczną wykorzystania zasobów energetycznych w kontekście ekonomicznym, czyli w przeliczeniu na cenę, i podał, że dla hektara, na którym powinno być około pod osłonami w szklarni, dla hektara, w której wykorzystywane były lampy sodowe 1000 W, tych lamp na tym hektarze było 600 i zużycie przy cyklu naświetlania przy fotoperiodzie 16-8 w ciągu sezonu wegetacyjnego, koszt energii wyniósł 180 tysięcy dolarów. To była praca z 2017 roku. Każdy dobrze wie, że te ceny energii rosną. To były Stany, więc może jesteśmy gdzieś teraz w tym momencie na podobnym poziomie. No ale zaczyna być to bardzo istotny składnik konsumpcji energii w produkcji szklarniowej, co wpływa na cenę produktów wychodzących spod tych szklarni. I alternatywą dla tych rozwiązań są rozwiązania w technologii LED, których popularność rośnie właśnie ze względu na te stale rosnące koszty energii.
I tutaj oczywiście, dlaczego ich popularność rośnie? Ponieważ mają dużo wyższą skuteczność świetlną. Czyli tak naprawdę z 1 wata jesteśmy w stanie uzyskać dużo więcej promieniowania świetlnego. I z reguły obecnie, to widać w oświetleniu konwencjonalnym, ta skuteczność świetlna wynosi nawet obecnie do 170 lumenów z wata. Ale przechodząc dalej, nie mówimy tutaj o lumenach z wata, bo w przypadku uprawy roślin wykorzystuje się zupełnie inne jednostki do pomiaru natężenia. Jest to mikromol na metr kwadrat na sekundę, czyli ilość promieniowania, ilość fotonów, która dociera na powierzchnię metra kwadratowego w ciągu jednej sekundy. I to jest jednostka, która ma zupełnie inne odzwierciedlenie niż luksy, ponieważ ona mierzona jest w zakresie 400 do 700 nanometrów, czyli w tym zakresie, który jest jakby istotny dla roślin. W konwencjonalnym oświetleniu takie pomiary wykonuje się luksomierzem i on ma tam, o ile dobrze pamiętam, zakres pomiaru od 300 do 820 nanometrów. Aczkolwiek tutaj tego nie jestem pewien na 100%, ale jest to wystarczająca informacja, żeby wskazać różnicę. Wszystko byłoby piękne i ładne, gdyby można było te jednostki bardzo łatwo zmieniać, przeliczać. W przypadku Słońca mamy jakieś tam współczynniki, które pozwalają nam przeliczyć ilość energii dostarczanej przez Słońce. W stosunku do tej energii jesteśmy w stanie przeliczyć jednostkę na przykład w lumenach, watach czy w kilowatach dostarczonej na mikromole, bo mamy to źródło światła bardzo dobrze poznane. W przypadku technologii LED nie jest to takie proste, ponieważ mamy różne spektra, a to też warunkuje różnice w wynikach pomiarów przy tej jednostce. Kolejnym ważnym aspektem czy zaletą oświetlenia LED i rosnącej popularności jest dłuższa żywotność. Lampy sodowe mają żywotność około 20 tysięcy godzin. Co prawda z reguły wykorzystuje się je przez dłuższy okres czasu, ale po tych 20 tysiącach godzin, które rekomenduje producent, mamy sytuację, że lampa zaczyna więcej grzać niż świecić i to jest jakby tutaj też kolejna zaleta, choć nie wszyscy tak uważają, że dostarczane jest dużo energii cieplnej z tych lamp sodowych, a w przypadku LED to wszystko jest, dzięki tej wyższej wydajności, to wszystko jest, że tak powiem, przetwarzane na energię świetlną. I tak jak mówiłem, 20 tysięcy godzin żywotność lamp sodowych. Obecnie takim standardem, wydaje mi się, już w przypadku technologii LED to jest 150 tysięcy godzin. Tak? Czyli tak naprawdę podczas 6- czy 7-krotnego, w tym samym okresie powinniśmy wymienić 6-7 razy żarówkę lampy sodowej. Mamy do tego czasu, w tym czasie jedno rozwiązanie, jedną lampę LED, która będzie świecić z intensywnością nie niższą niż 80%, to określają normy, tak, tutaj w przypadku żywotności tych diod. I tutaj kolejna rzecz odnośnie tej energii cieplnej, diody LED nie generują tyle promieniowania, to co już wspomniałem. I w zasadzie najważniejsza zaleta, a moim zdaniem zarazem wada, jest to, że w technologii LED jesteśmy w stanie uzyskać praktycznie w tym interesującym nas zakresie dowolne spektrum. I można to osiągnąć w dwojaki sposób. Jednym sposobem jest korzystanie z diod RGB. Uważam, że jest to wydajnościowo kiepskie rozwiązanie, ponieważ no, tutaj musimy tą energię w jakiś sposób rozdysponować pomiędzy trzy diody. Tak, dioda RGB polega na tym, że mamy czerwoną diodę, zieloną i niebieską i na podstawie tych trzech kolorów jesteśmy w jakiś stanie sterować widmem, ale też możemy uzyskać różne spektra w związku z diodami, które emitują konkretną długość fali. Czyli na przykład jeżeli chcemy światło niebieskie, no to bierzemy diody, które mają 430 nanometrów, 450, 460, to w zależności od producenta może się różnić. I tak samo w przypadku czerwonych, czyli tam ten zakres od 600 to w zasadzie
700, bo to 700 to już chyba nawet bardziej bliska pod czerwień. Jesteśmy w stanie tutaj uzyskać te rzeczy. No i ważnym też aspektem jest to, że te oprawy są na pewno bardziej wytrzymałe. Nie ma żarówki, która może się gdzieś tam rozbić, aczkolwiek to nie jest tak duży problem w produkcji szkoleniowej, gdzie tam to ryzyko jest dość niskie. Przechodząc już jakby do eksperymentów, o których chciałem mówić po tym dość obszernym wstępie, przeprowadzone zostały dwa eksperymenty w ramach tego statutu, o którym wspominałem. Celem pracy była selekcja najbardziej optymalnego rozwiązania w oparciu o technologię LED do produkcji różnych odmian sałaty oraz różnych gatunków i odmian matecznika roślin ozdobnych. W zależności od wymagań hodowcy, tutaj producenta, zastosowano różne natężenie światła sztucznego podczas eksperymentów, o czym powiem za chwilę więcej. I w ramach pracy wykonywano pomiary parametrów służących do oceny stanu fizjologicznego oraz parametrów biometrycznych roślin. W ramach eksperymentu zaprojektowano specjalne growboxy, które umożliwiły w jednym pomieszczeniu w tych samych warunkach uprawę roślin pod różnymi spektrami światła, tak jak na załączonym slajdzie widać. Było to po prostu odizolowanie czterowarstwową agrowłókniną promieniowania pomiędzy poszczególnymi półkami. I w ramach tego eksperymentu testowano cztery warianty eksperymentalne. W pierwszym eksperymencie było to cztery rozwiązania różne, spektralne LED i lampa sodowa. W eksperymencie drugim trzy i lampa sodowa. I tutaj kody będą spójne w toku całej prezentacji. HPS dotyczył lampy sodowej. LW było to światło białe w oparciu o diody dedykowane do uprawy roślin o temperaturze barwowej 5000 kelwinów. LWFR to było mieszanina dwóch spektrów światła białego i bliskiej podczerwieni oraz dwa spektra, które były mieszaniną sześciu różnych długości fali światła. Dwa rodzaje diod niebieskich, trzy rodzaje diod czerwonych i jedna podczerwieni. Różnica pomiędzy tymi spektrami polegała na tym, że był inny stosunek światła niebieskiego do czerwonego. LB, ten stosunek światła niebieskiego do czerwonego, miał wyższy, natomiast LR niższy. Jeszcze to, co jest, wydaje mi się, najbardziej interesujące, są to pomiary spektralne każdego ze spektrów. Tak jak widać na tym slajdzie, tutaj mamy lampę sodową i tutaj też na tym przykładzie chciałbym powiedzieć dwa słowa jeszcze dodatkowo, bardziej należące do wstępu. Generalnie przy konstrukcji różnych spektrów światła czy przyjmuje się, że zgodnie z maksimami absorpcji chlorofilu, czyli tej cząsteczki, która jest odpowiedzialna za pierwotny wzrost, kumuluje się te wartości spektrum w zakresie światła niebieskiego i czerwonego, bo chlorofil w tych miejscach ma maksimum absorpcji. Jeżeli popatrzymy na lampę sodową, tutaj mamy dublet sodowy, czyli te dwa piki, które są w zakresie światła żółtego, czyli teoretycznie one tam powinny niewiele dawać, ale jest to technologia skutecznie stosowana. Tutaj nie widać tak dobrze na tym slajdzie, ale ta lampa ma też sporo szumów w zakresie innych długości fali światła. I też duży pik w okolicach 830 nanometrów. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pik związany z tą emisją promieniowania cieplnego, ale wydaje mi się, że chyba nie, ponieważ to są jeszcze daleka, to jest zmierzone w dalekiej podczerwieni. I przechodząc płynnie, dwa rozwiązania LWFR, o którym mówiłem, to jest światło białe i tutaj już wygląda to całkiem przyzwoicie, tak można by było powiedzieć w kontekście absorpcji chlorofilu. Mamy sporo w zakresie światła niebieskiego, mamy sporo w zakresie światła czerwonego, chociaż może nie tyle, ile byśmy chcieli. Tutaj mamy ten pik jeszcze dla dalekiej podczerwieni, tutaj go nie ma. I ostatnie rozwiązania, które są takie, można powiedzieć, już typowo do roślin, chociaż wszystkie z nich są, no to mamy skumulowane te piki w zakresie światła niebieskiego i czerwonego. To, co tutaj jest niewątpliwie atutem, jest to, że mamy szerszy zakres w zakresie światła niebieskiego, jak i czerwonego.
w stosunku do zarówno rozwiązań sodowych, jak i tych w oparciu o diody dedykowane do roślin, ale emitujące światło białe. Jeżeli chodzi o eksperymenty, wykorzystano, pierwszy eksperyment przeprowadzony był na sałacie. Były to odmiany Lamberto oraz Jolito, dostarczone, czego nie widać, ucięło mi kawałek, widzę tabeli firmy Rixvan. Uprawa była prowadzona z nasion, celem eksperymentu była produkcja siewek, temperatura to było 20 stopni, natężenie oświetlenia było zunifikowane dla wszystkich rozwiązań, tak żeby wykazać te różnice pomiędzy spektrami na poziomie 200 mikromoli na metr kwadrat na sekundę i fotoperiod, to jest zgodnie z zaleceniami dostawcy nasion, wynosił 12x12. Czas trwania uprawy 18 dni i podczas tego eksperymentu mierzono intensywność fotosyntezy, transpiracji, przewodność szwarkową, fluorescencję chlorofilu parametry i krzywe, względną zawartość chlorofilu, flawonoli i antocyanów, masę roślin oraz przeprowadzono dokumentację fotograficzną. Tutaj, co ciekawe, ze względu na to, że to był krótki eksperyment, zdjęcia były robione codziennie. Do tego wykorzystano urządzenia takie jak analizator gazów podczerwieni, czyli tutaj LC-Pro SD, przenośny miernik optoelektroniczny zawartości, względnej zawartości barwników, Dualex Scientific Plus oraz fluorymetr HandyP. W przypadku drugiego eksperymentu było prowadzone na dwóch gatunkach, petuni i kalibroka. Trzy odmiany petuni, dwie odmiany gatunku kalibroka. Było to Conchita Grande White, Supertunia Vista Bubblegum, Surfinia Purple, Superbells Unique Red i Superbells Unique Golden Yellow. Były to dostarczone wyjściowe formy matecznika do dalszej rozsady. Także tutaj celem było weryfikacja tak naprawdę, ile tych szczepek i w jakiej kondycji jesteśmy w stanie uzyskać podczas odcinania co około 14 dni materiału do propagacji. Tutaj czas trwania uprawy był około 4 miesięcy i w tym przypadku tego eksperymentu czterokrotnie, czyli średnio co miesiąc, prowadzono pomiary fluorescencji chlorofilu oraz względnej zawartości chlorofilu. Tu w prezentacji też przedstawię sumaryczną masę zebranych szczepek oraz też była prowadzona dokumentacja fotograficzna. Wykorzystywano do tego te same urządzenia i nie wiem, czy wspomniałem, ale rośliny były dostarczane przez firmę Plantpol. Jeżeli chodzi o pomiary, to tak też tutaj chciałem w skrócie opowiedzieć o sprzęcie, który był wykorzystany. Wykorzystano tego, tak jak wspomniałem, tutaj przenośny miernik pomiaru zawartości barwników. W dużym skrócie zakłada się taki klip widoczny tutaj na liść i w zasadzie w ciągu jednej sekundy otrzymujemy pomiar, który z jednej strony jest emisja promieniowania, z drugiej strony jest detektor i na podstawie obliczeń i absorpcji pewnych długości fali światła wyliczane są względne wartości chlorofilów, flawonoli i antocyanów oraz jest również kalkulowany na podstawie tych wyników Nitrogen Balance Index, nie ma chyba polskiego odnośnika i on mówi o alokacji węgla i azotu, czyli tutaj mamy, można nim za pomocą tego indeksu wnioskować, tego współczynnika wnioskować w kontekście niedoboru azotu. Na drugim zdjęciu widoczny jest analizator gazów podczerwieni. To jest bardzo fajne urządzenie, ponieważ ono pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym in vivo, jak też pozostałe urządzenia, parametrów wymiany gazowej, tak czy tak naprawdę mierzymy ilość dwutlenku węgla, który wchodzi do komory, który z niej wychodzi i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zaabsorbowało. Na tej podstawie uzyskujemy informacje na temat intensywności fotosyntezy. W kontekście pomiaru transpiracji mamy dokładnie ten sam schemat, z tym, że mierzymy zawartość wody, tak? Czyli tutaj ile, jak naprawdę mówiąc kolokwialnie, ile paruje z tej rośliny, a ile było wcześniej w środowisku. Ostatnim również przyjemnym urządzeniem jest Handy Plant Efficiency Analyzer, to jest fluorymetr umożliwiający pomiar szybkiej fluorescencji chlorofilu.
Tak naprawdę dostarcza on informacji na temat fazy jasnej fotosyntezy, czyli też tutaj nas bardzo interesującej. I o wynikach, podczas wyników myślę, że powiem więcej, jakie informacje daje, ponieważ jest ich dość sporo, a w kontekście pomiaru to również zakłada się klips, adaptuje się liść do ciemności, tak jak tutaj widać na zdjęciu. Następnie przy użyciu światła o bardzo wysokim natężeniu, bo tam jest 3500 mikromoli na metr kwadrat na sekundę, wzbudzamy fluorescencję i zapisujemy sygnał w bardzo dużej, że tak powiem, rozdzielczości, ponieważ urządzenie wykonuje za pomocą detektora około 108-120 pomiarów w ciągu sekundy i po przedstawieniu tych wyników na skali logarytmicznej mamy informację o przebiegu krzywej indukcji, o której za chwilę więcej. Przechodząc do wyniku eksperymentu pierwszego, na slajdzie widać względną zawartość chlorofilu, flawonoli, antocyjanów dla kultywaru Jolito i Lamberto. I w tym przypadku widać bardzo dobrze, że w zasadzie wszystkie barwniki poza antocyjanami, których wysoka ilość nie jest zbyt korzystna, jednak ona tutaj jest i tak na niskim poziomie, były wyższe dla rozwiązań w technologii LED. Zarówno w przypadku odmiany Jolito, jak i Lamberto, najwyższa zawartość chlorofilu obserwowano dla wariantu z mieszanym spektrum, z większą zawartością, z wyższym współczynnikiem światła niebieskiego do czerwonego. Jednakże tutaj ten wariant drugi w mieszanym spektrum LR również dawał sobie bardzo dobrze radę. No tu różnice są bardzo duże. Przechodząc do krzywych indukcji fluorescencji chlorofilu, one tak naprawdę dają nam informacje, tak jak już wspominałem, na temat przebiegu fazy jasnej fotosyntezy. I mamy tutaj tak zwaną polifazyczną krzywą, której każdy etap, każdy pik zaznaczony mówi o innym procesie w kontekście transportu elektronów. I zero tak naprawdę jest naszym, czy o lub zero, bo to różnie się przyjmuje w nomenklaturze, daje nam informację na temat, jaka jest ta fluorescencja w tym stanie całkowicie wygaszonym. K dostarcza nam informacji na temat przepływu, na temat wydajności kompleksu rozkładającego wodę. J i P to jest już późniejsze etapy tego transportu, tak żeby już może też nie wchodzić jakoś bardzo szczegółowo. P to jest moment, w którym wszystkie ubiquinony są zredukowane i mamy tam przeniesione te elektrony. Ten transport elektronów jest, że tak powiem, dla danego naświetlania zakończony. Poniższe krzywe są stworzone na podstawie tych krzywek, o których wspominałem. One tutaj pozwalają zobrazować różnice pomiędzy poszczególnymi krzywymi, tak najbardziej, że tak powiem, obrazowo. I tutaj na płasko mamy lampę sodową, która jest naszą kontrolą. I wartości, które są poniżej krzywej, świadczą o wyższej wydajności poszczególnych etapów. No i tutaj największe różnice były na etapie kompleksu rozkładającego wodę, zarówno w pierwszym i drugim, no i najwyższe wartości były również tutaj dla LB i LW w przypadku LB i LW w przypadku Jolito, a tutaj LB w przypadku Lamberto. Z tej krzywych fluorescencji, tak naprawdę z tego pomiaru, z tych 108 wyników można również wyliczyć parametry. Tutaj profesor Retosztrasser poczynił piękną pracę, która opisuje sposób kalkulacji i wszystkie kwestie związane z tymi parametrami. Ja tylko tak w skrócie powiem, że F0, FMFV to są parametry związane bezpośrednio z przebiegiem krzywej, czyli F0 to najniższa wartość, FM maksymalna, FV różnica pomiędzy tymi parametrami. Wszystkie te wartości na RC, czyli na pojedyncze centrum reakcji, to są przepływy energii.
jak i te na CS, z tym, że te są fenomenologiczne, a te są kwantowe. Oraz mamy też quantum Mielc, tak fachowo nazywają się te wartości. To są prawdopodobieństwa określające funkcjonowanie na poszczególnych etapach. No, w tym przypadku również mamy najwyższe wartości dla LB, czyli jakby te wyniki są spójne w trakcie eksperymentu i tutaj też jako referencja posłużyły lampy sodowe. Także generalnie widać, że podnieśliśmy, można powiedzieć, wydajność aparatu fotosyntetycznego przez zastosowanie rozwiązań LED-owych. Wyniki parametrów wymiany gazowej. Tutaj za dużych różnic nie było na transpiracji, mimo wszystko te pod LEDami w przypadku odmiany jolito były na wyższym poziomie, istotnie statystycznym. Jeżeli chodzi o wartości transpiracji, mniej wody tak naprawdę zużył wariant LR, reszta była na podobnym poziomie, czyli tu już mamy taką rozbieżność odmianowo-specyficzną w kontekście odpowiedzi na LEDy. Jeżeli chodzi o intensywność fotosyntezy, czyli jak dużo dwutlenku węgla zostało zaabsorbowane, no to też wyższe wartości uzyskiwaliśmy dla rozwiązań LED-owych. W przypadku Jolito, w przypadku Lambertu tutaj ten wariant LWFR wyszedł podobnie, pozostałe były istotnie statystycznie wyższe. I w zasadzie najbardziej interesujące wykresy, czyli masa części nadziemnych, świeża masa części nadziemnych po eksperymencie. W przypadku rozwiązania LW było ono niższe niż lampy sodowej, zarówno dla odmiany Jolito, jak i Lamberto. Jednakże pozostałe w przypadku Jolito rozwiązania LED-owe, ale głównie LR i LB były istotnie statystycznie wyższe od lampy sodowej. W przypadku odmiany Lamberto tak naprawdę nie było tutaj różnic pomiędzy przyrostem biomasy istotnych statystycznie. Tak, tutaj widzimy, że LR mimo wszystko wygenerował troszeczkę wyższą biomasę. Nas kilka informacji odnośnie dokumentacji fotograficznej. Tutaj podczas eksperymentu i też to dostawca informował o tym, obserwowaliśmy dla lampy sodowej bardzo niepożądaną własność, którą udało nam się wyeliminować tak naprawdę w wariantach LED-owych, ale tych, które posiadały mieszane spektrum. Sadzonki bardzo mocno wybiegały. Miały wydłużone łodygi. Tutaj to, do czego doszliśmy i co nam się wydawało, to była to kwestia zbyt tak naprawdę małego natężenia do temperatury, która była w pomieszczeniu, aczkolwiek to też może być związane z tym spektrum dalekiej podczerwieni, bo mieszanka światła białego, tutaj LWFR, była takim stanem pośrednim pomiędzy tymi mieszanymi spektrami. One też trochę wybiegały, ale nie tak bardzo jak w przypadku HPS-a, co tutaj widać. I tak naprawdę ta morfologia bardziej pożądana w przypadku sadzonek i gęstszy system korzeniowy, którego się nie udałoby izolować i zważyć ze względu na dużą delikatność tych sadzonek, obserwowano właśnie w tych wariantach ze spektrum mieszanym. Tutaj jeszcze ciekawe, czy się odpalą GIFy dzień po dniu, ale widzę, że chyba mi się na tej prezentacji one nie uruchomią, a ostatnio się uruchomiły. W każdym razie tutaj był dzień po dniu wzrost tych sadzonek. No niestety złośliwość rzeczy martwych. Przechodząc do drugiego eksperymentu, tutaj już nie mamy tak jednoznacznych i spektakularnych wyników, co też jest jedną rzeczą, która jest wadą w kontekście, tak, czyli to różne spektrum nie zawsze super trafia w rozwiązania. Na początku tutaj przedstawię takie szczegółowe wyniki dla jednego okresu pomiarowego, a potem w skrócie tylko pokażę, jak te parametry zmieniały się w ciągu tej 4-miesięcznej uprawy. Tutaj mamy
Pierwszy pomiar tak naprawdę po 2 tygodniach od przysadzenia. Dla CGW mamy podobne wartości chlorofilu. Tutaj tak naprawdę tylko LR dał nam wyższe zawartości w tym krótkim czasie od przełożenia tych roślin matecznika pod różne spektra. W przypadku VB w ogóle mieliśmy najwyższe wartości chlorofilu dla odmiany, dla wariantu sodowego. Ale widać, że te trendy też w jakimś kierunku pozwalają na lepsze wyniki, szczególnie tutaj w tym wariancie LR, jeżeli chodzi o chlorofil, uzyskać w stosunku do lampy sodowej. Jeżeli chodzi o krzywę fluorescencji chlorofilu, to myślę, że tutaj już nie będę, bo już mówię pół godziny, a na pewno jeszcze chcemy chwilę czasu na dyskusję, a sporo slajdów. Mam inne slajdy dotyczące tych danych za chwilę, które będą bardziej obrazowe i będę już bazowały wyłącznie na parametrach. Nie będę tutaj się skupiał na przedstawieniu tego. Tutaj mamy właśnie też wartości parametrów. Generalnie widać, że ta lampa sodowa tak jest w większości przypadków gorsza, ale też tak jak było widać było dla chlorofilu, ten wariant VB nie obserwowano zbyt dużych różnic pomiędzy lampą sodową a rozwiązaniami LED. To tutaj te zawartości chlorofilu niejako potwierdzają te wyniki. I przechodząc do tutaj najważniejszego aspektu, czyli tej produkcja tej świeżej masy pędów w całości po tych, która jest skumulowaną wartością dla eksperymentu prowadzonego przez 4 miesiące, no to widać, że tutaj rozwiązania LED poza wariantem LWFR w 3 przypadkach, czyli te rozwiązania światło białe z bliską podczerwienią, dawały wyższe rezultaty. Tak, szczególnie tutaj ten LR, który już się przewijał, można by powiedzieć, że w kontekście selekcji odpowiedniego spektrum czy optymalizacji tego spektrum do produkcji, do tego typu produkcji, można by było iść w ten wariant, żeby uzyskać najlepsze rezultaty. Tak? Też tutaj tego na skumulowanych wartościach biomasy nie widać, ale te rośliny rosły generalnie szybciej. I to, o czym wspominałem, tutaj mam takie już skumulowane wyniki dla zawartości chlorofilu dla 4 punktów pomiarowych w ciągu eksperymentu. No i tutaj ten chlorofil tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy dla lampy sodowej, wyglądał różnie i były też w wielu miejscach jest on, że tak powiem, w czołówce. Następnie LR. Z czego to tak naprawdę w tej sytuacji wynikało? W momencie, kiedy mamy gęstszą architekturę rośliny, ten chlorofil niekoniecznie musi być na takim samym poziomie, bo dochodzi nam efekt konkurencji i w zależności od tego, jak bardzo gęsta jest ta struktura tego chlorofilu, w lepiej nawet prosperujących wariantach może być mniej. Co niekoniecznie musi się przekładać też na wydajność fazy jasnej fotosyntezy, co widać bardzo dobrze tutaj. Na tych samych liściach przeprowadzone pomiary parametrów fluorescencji chlorofilu w tym okresie 4-miesięcznym pokazały, że lampa sodowa miała, że rośliny spod lampy sodowej miały mniejsze wydajności te kwantowe fazy jasnej fotosyntezy. Tutaj to najbardziej popularny parametr fluorescencji chlorofilu FV do FM, który jest takim wskaźnikiem żywotności roślin, był wyższy w wariantach LED-owych. Najgorzej wypadło to dla wariantu VB, o którym już mówiliśmy, że tam te różnice były nie największe, ale tutaj również gdzieś dominuje nam wariant LB i LR w tym przypadku tutaj. Tutaj jeszcze kolejny indeks fluorescencji chlorofilu, performance index, który bierze zarówno obydwa etapy fazy jasnej fotosyntezy, to zależną od światła i przechodząc i również tutaj widać ten sam trend, ewidentnie dominuje nam tutaj wariant LB, czyli też mieszany spektrum z wyższą zawartością światła niebieskiego.
Tutaj również dokumentacja fotograficzna, żeby zobrazować, jak wyglądały poszczególne warianty. Tutaj dobór tych odmian do poszczególnych wariantów był tak naprawdę dobierany randomowo. Te sadzonki, które były uzyskane, one były zbliżone do siebie, chociaż no, w pewnych miejscach mogło to gdzieś odstawać, szczególnie tutaj dla wariantu VR. Widać, że nie, one nie są tak super równe. No ale tutaj nie dało się tak naprawdę tego przeskoczyć, takie rośliny matecznika pod produkcję rozsady były dostarczone. Przechodząc do wniosków z eksperymentu, w wariantach naświetlanym źródłem światła w technologii LED obserwowano istotnie wyższą zawartość chlorofilu i flawonoli oraz istotnie niższe zawartości antocyjanów w porównaniu do kontroli. To są wnioski, które będą dotyczyć, też nie wiem, czy to powiedziałem, dwóch eksperymentów osobno, a potem taką jeszcze na koniec informację dodam. Wydajność fazy jasnej fotosyntezy mierzona poprzez intensywność fluorescencji chlorofilu, a wykazała istotnie wyższą wydajność dla wariantów LED w porównaniu do kontroli. Analiza parametrów wymiany gazowej charakteryzowała się najlepszymi wynikami dla wariantu LR, niezależnie od odmiany, jednakże w ramach tej analizy obserwowano odpowiedź odmianowo-specyficzną, szczególnie dla wariantu kontrolnego. Analiza biomasy oraz cech morfologicznych sadzonek wykazała, że najbardziej pożądaną charakterystykę oraz biomasę posiadają rośliny uprawiane w wariancie LR. Biorąc pod uwagę wypadkowo wszystkich analiz, najlepszym spektrum światła do uprawy sadzonek był wariant LR oraz LB. Sadzonki uzyskane pod wpływem tych spektrów mają lepiej rozbudowany aparat fotosyntetyczny w stosunku do kontroli oraz charakteryzuje je odpowiednia morfologia, istotnie wyższa produkcja biomasy, czyli to, co już wspominałem. W kontekście eksperymentu drugiego, w wariantach naświetlanych konwencjonalnym źródłem światła sodowego dla odmian CGW oraz VB obserwowano najwyższe wartości chlorofilu, natomiast w pozostałych wariantach, przynajmniej jeden z wariantów opierających się o technologii LED wykazywał wyższe wartości do tego parametru. Wydajność fazy jasnej fotosyntezy mierzona przez intensywność fluorescencji chlorofilu A oraz wyliczonych parametrów wykazała przewagę mieszanin różnych długości fali światła LB oraz LR, co również było widać w produkcji biomasy, w stosunku do konwencjonalnego oświetlenia HPS. Analiza zbiorów świeżej masy roślin wykazała, że najwyższe wartości tego parametru, niezależnie od odmiany, obserwowano dla wariantu LB. I ostatni wniosek, biorąc pod uwagę wypadkowo wszystkich analiz, najlepszym spektrum światła do uprawy sadzonek był wariant LB. Rośliny pod wpływem tego spektrum charakteryzowały się wydajniejszą fazą jasną fotosyntezy, co przekładało się na wyższe wartości przyrostu biomasy, a tym samym większą ilością i masą zebranych pędów do dalszego rozmnożenia wegetatywnego. I tak słowem jeszcze podsumowania na koniec, taką ostatnią informacją, która jest wnioskiem z tego eksperymentu i co gdzieś już było może wiadome, tak pod względem praktycznym. Widzimy, jasno widać, że jesteśmy w stanie minimalizować ryzyko i dobierać jakieś spektrum, które jest uniwersalne. Chociaż uniwersalne to jest złe słowo, bo było widać rozbieżności w tych wynikach. Nie każda odmiana daje taką samą odpowiedź w zakresie od różnego spektrum, tak? Nie mamy jednoznacznych trendów, co mówi nam o tym, że odpowiedź tych roślin jest nie tylko gatunkowo, tak jak tu było widoczne, ale również odmianospecyficzna. I rozwiązaniem na to jest tak naprawdę dobór takiego spektrum, jeżeli ktoś się decyduje na produkcję w oparciu o testy i badania, a i tak nie daje nam to 100% gwarancji. Plusem jest to, że wydaje się w związku z tymi wynikami, że jesteśmy w stanie dobrać takie spektrum, które przynajmniej nam zminimalizuje ryzyko, a na obecny stan, czyli powiedzmy na długotrwałość konkretnej odmiany, bo trzeba pamiętać o tym też, że możemy w pewnym momencie dojść do sytuacji, w której mamy odmiany, których odpowiedź no, nas nie satysfakcjonuje pod LED-ami, tak? My jeszcze nie wiemy, że my tą odmianę będziemy uprawiać.
i na pewno w zależności od tego, co się uprawia, trzeba by było w kontekście doboru, trzeba przeprowadzać takie testy razem z osobą zainteresowaną, co tak naprawdę zminimalizuje ryzyko, a nie są to tanie inwestycje, mimo że dają duże korzyści w zakresie oszczędności energii, czy nawet samego zwiększenia produkcji albo przyspieszenia tej produkcji, bo sadzonki o pewnych parametrach, tak jak w przypadku sałaty, jesteśmy w stanie, załóżmy, skrócić ten okres o 2-3 dni, co jest dużym plusem, bo to jest oszczędność na grzaniu, które jest na przykład w szklarniach największą składową całych kosztów produkcji, szczególnie że sadzonki produkujemy w okresie, w którym tego światła jest mało i musimy cały czas to doświetlać. Do tego wchodzi też jeszcze możliwość sterowania tym oświetleniem. Tak? Mamy zasilacze 1.10, które umożliwiają sterowanie w zakresie 10 do 100%, czyli też możemy w jakiś sposób jeszcze optymalizować to zużycie. Także tych zalet jest tak naprawdę dużo, aczkolwiek na pewno do tego typu inwestycji czy decyzji dotyczących zmiany no, trzeba podejść, trzeba się dobrze przygotować. I tak naprawdę dziękuję za uwagę.